droga wojewódzka, ulica Kodeńska. I panie burmistrzu, również tutaj w tym rejonie planujecie jako miasto realizację arcyciekawej, ważnej i potrzebnej inwestycji. Tak, będzie inwestycja, jeżeli otrzymamy dofinansowanie. W tej chwili znajdujemy się, tak jak pan powiedział, w tle jest ulica Wojewódzka, ulica Kodeńska na wysokim nasypie. Jest to ulica wąska, czyli piesi przemieszczający się po tej ulicy no są po prostu narażeni na niebezpieczeństwo. Konieczna jest budowa chodnika albo ciągu pieszo-rowerowego i ma tutaj być ciąg pieszo-rowerowy na odcinku około 1,5 km. Otrzymaliśmy zgodę z Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli od Urzędu Marszałkowskiego, na możliwość złożenia wniosku w ramach programu rządowego Ład Polski. Taki wniosek parę tygodni temu został złożony na kwotę dofinansowania około 2,5 miliona złotych. Jeżeli powstanie ten ciąg pieszo-rowerowy, a wierzę w to głęboko, to będzie on również oświetlony, czyli wówczas przemieszczający się będą się czuli bardziej bezpieczni, a dodatkowo ulica będzie jeszcze oświetlona. Ta ulica Kodeńska łączy bezpośrednio główną ulicę w Terespolu, ulicę Wojska Polskiego, z rondem, które jest zlokalizowane na drodze krajowej. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, co głęboko wierzę, wkład własny miasta to jest wykonanie projektu, to jest kwota lekko ponad 100 tysięcy złotych i całość inwestycji 5%, czyli sądzimy, że też ponad 100 tysięcy złotych. 1,5 kilometra ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem za 200 tysięcy złotych, oczywiście po otrzymaniu dofinansowania, tak jak powiedziałem, głęboko wierzę, to prawie jak za darmo.